Hej, wozaj i witam w kolejnym filmie, który jest początkiem nowej serii, którą wymyśliłem, a raczej zapożyczyłem od pewnego youtubera Oniku Krachu. Jest to mój jeden z większych mentorów. Jest to Polak, jednak nagrywa w angielsku. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał szansę coś o nim powiedzieć i zaprosić was na jego kanał. Ale w tym momencie nazwijmy tą serię Atom czy nie Atom. I w niej będziecie oglądać filmy, które mogą zakończyć się atomówką, jednak tego nie zdradzam do momentu, w którym jej nie otrzymam, bądź nie zginę na bardzo wysokim streaku. Ten gameplay jest idealny, wydaje mi się, aby zacząć tą serię, ponieważ obrazuje to, jak wąska granica dzieli nas między atomówką, a nie w tym momencie już mało nie padłem. Dodam tylko, że padam dwa razy na tym wycinku gameplaya, który widzicie. No i czas niby już mógłby coś sugerować, ale postarałem się, aby tak to zrobić, że dalej w tym momencie nie wiecie, musielibyście przewinąć. Jak to głupio mówię. Nie, po prostu nie będziecie wiedzieć, dopóki nie obejrzycie całego filmu. No i liczę, że wam się ta seria spodoba. Używałem P90 z tłumikiem, do tego Spaz 12 z uchwytem, który zapewnia stabilność przy strzale. Do tego perki maraton umożliwiający bieganie bez końca. Moc obalająca, zwiększająca damage broni oraz ninja, dzięki czemu byłem kompletnie niesłyszalny. No tutaj troszkę musiałem trzymać się z dala walki, nie mogłem przyjmować flag. I tutaj już piękna pierwsza akcja, pierwszy, drugi, trzeci i już brakuje ammo w magazynku, ale jeszcze czwarty poleciał i quad feed. Harrier już poleciał na swoją pozycję i można by powiedzieć, że to jest początek końca tej gry, gdyż atomówka bardzo często zaczyna się od Harriera i na nim kończy, chociaż nie. Często Harrier kończy grę, gdyż po nim przychodzi tylko Chopper, a Chopper, jak wiemy, bardzo łatwo przynosi atomówkę. Szybko Harrier zdobywa dwa zabicia. Musiałem tutaj troszkę po chwili poczekać, żeby no nie dać się zabić zbyt wcześnie, zanim zdobędę chociażby Choppera, bo nawet jeżeli padnę po Chopperze, to dalej mogę na nim mabić fragi, ale nie, mimo to zdobywam już na tym życiu mojego Choppera i w tym momencie jestem na killstreaku 11 i bardzo chętnie z wami policzę, jak padają te zabicia. 12 zabicie zdobył Harrier, 13, 14, 15 Chopper, 16, nie wiem czy dobrze liczę, czy się nie zgubiłem, w każdym razie tutaj Chopper zdobywa bardzo dużo fragów, ale w tym momencie, proszę bardzo, lekko mnie zlagowało i zestrzelono mojego genialnego Choppera. W tym momencie mam 22 zabicia, 2 zabicia zdobyłem na pierwszym życiu, co daje nam szybki rachunek 20 zabić. Już w tym momencie 21 wyciągnąłem mojego spasa, nie miałem już więcej amunicji w moim P90, musiałem pobiec, ale zaraz podniosłem je i teraz lekki chill, jeszcze jeden koleś wyskoczy, spas, 23 zabicia, 23 zabicia szybko, odwrót, przeładowanie P90 i co, czy będzie 24? Tak, jest 24 zabicie i tylko jeden kill dzieli nas od atomówki. W tym momencie pokazał się 24, ale tutaj wychylił się i po atomówce. No, dlatego już wiecie, że ten gameplay nie zakończył się atomówką. Kolejna próba nie miała sensu w tej grze, ponieważ byłem zbyt znerwicowany, aby ją podjąć. No i cóż więcej, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodoba. Z niej będzie dosyć dużo filmów. No i dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, aby ocenić, skomentować. Na razie.